poprzednich odcinkach WTF City. Dzień dobry. Za chwilę wystąpi przed wami nowy prezydent WTF City, pan Trump. Jednak zanim to nastąpi, ważna informacja. Z lista starego WTF City leci bomba atomowa. Delta Alfa, podaj koordynaty. Okej, mam. Co? Kim ty jesteś? Jestem nowym ministrem obrony. Uratowałam wasze miasto. Musi się zawrzeć fantastyczny deal. Otóż dogadałem się z jednym Bułgarem i zamówiłem ogromną liczbę klocków za relatywnie małą kwotę. Więc wszyscy powinni być zadowoleni. No, bo zaraz przyjedzie do miasta dostawa. Daj mnie te klocki. A ja mówię, ja Bułgarii jestem. No ale on mówi, daj mi te klocki. No to mu dałem, a teraz nie chce mi dać pieniędzy. W związku z tym, no jestem w lesie. Pamiętajcie, to nie jest tak, że przed czymś uciekam, nie. Jef! No cóż, żyćko dalej trwa. Dalej sobie muszę radzić w lesie, by poznać nauki pradawne upadłych cywilizacji. Nawet safari sobie założyłem. Trzeba jakoś na chleb zarabiać. Trzeba jakoś sobie radzić. Cały czas przebywam w lesie, próbując poznać nauki pradawnych cywilizacji upadłych zresztą, ale mówiłem o tym w poprzednim odcinku, więc jakby powtarzać się nie będę. Cóż, póki co są lekkie problemy komunikacyjne. Upadłe cywilizacje nie chcą do mnie przemówić, ale... Może nie mogę się odpowiednio skupić. Może w tym jest problem. Może muszę się wsłuchać bardziej. O, coś słyszę. A nie, to mój dzwonek telefonu. Idę, siku. Możecie na chwilę nie patrzeć? No, dzięki. No, halo, co tam? Szybko, bo tylko na chwilę udało mi się ich odgonić. Co tam? No nie mogę wrócić. Nie mogę dopóki wiesz. Bułgarzy tam są, nie mogę wrócić. Czekaj, bo udaję, że sikam. Muszę spadać, żeby się nie kapli. Dobra, nara. Halo. Tak? Już skończyłam. Siku, oczywiście, nie rozmowę telefoniczną, z nikim nie rozmawiałem. Siku, skończyłem. Sikanie to też nie jest prosta sprawa. Taki las. No to wiecie, to jest czyjś dom. Chcecie, żeby ktoś wam wchodził do domu i nasikał? No ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał, żeby ktoś mi sikał po domu, więc jak sikam w lesie, to tam, gdzie domyślam się, że ta cywilizacja miała toaletę. Wilk syty, owca cała. Okej, ludziska, słuchajcie, udało nam się skończyć miasto. Miasto jest skończone. Zapraszam was lada sekunda do nowej odsłony WTF City. W pełni gotowe miasto z budynkami, z kanalizacją i nawet oświetleniem. A jedzenie się znajdzie. Od początku w nią wierzyłem. Dajcie mi tylko chwilę, zaraz podjedzie po nas autobus i zabierze nas do całkiem nowego WTF City. Ej, typiara, where's my money? Mój dziadek miał taką technikę. Jak mu baba zaczęła ględzić, on siadał, udawał, że słucha. Baba była zadowolona, a on nie musiał wcale słuchać. Udawajmy, że słuchajmy, może wtedy te cywilizacje do mnie przemówią. Cicho, samolocie, co tam lecisz, cicho! Skupiam się! Jakbym coś słyszał! To był zamach, Klockozaur to najlepszy youtuber. 2 plus 2 równa się 4. Gdyby ślimak miał skrzydła, to by nie odpadli. Zawsze dwie bomby są. Pierwsza dla zmyłki, a za nią leci zawsze druga. Co? Muszę ratować WTF City! No, powiem ci, Damen, że jestem średnio zadowolona z tego naszego materiału z prezydentem. Można było nagrać jakiegoś lepszego clickbaita. No ale cóż, no trudno, może następnym razem. Chodź, wracamy do miasta. Czekaj, czy słyszysz jakieś głosy? Damian, słyszysz głosy? Zawsze dwie bomby są. Pierwsza dla zmyłki, a za nią leci... Co one gadają? Damian, szybko! Musimy ostrzec WTF City! Szybko, da... Szybko! Ratować WTF City!
Szybko! Ratować WTF City! A, zadyszka! 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 Ratować WTF City! Ratować WTF City! O nie! Przybyłem za późno! Po WTF City nie został ani ślad! No, poza moim murem. Wiedziałem, żeby budować mur! Mur mógł nas wszystkich uratować! A tak to koniec! To koniec WTF City! To koniec! WTF City will be not great again! Zawiodłem.